Cześć, witam cię detailingowy, dziadzia. Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie.
witajcie detailingowy dziadzia. Dzisiaj ze mną Sam's Detailing, Ceramic Boost. Bardzo ciekawy produkt. Pamiętasz, jak wspominałem, że kolega Adam dał mi dwóch szybkich zawodników. I to jest właśnie ten drugi, o którym wspominałem w tym filmie. Co do tego produktu? Bardzo ciekawy pod tym względem, że produkt powinno się po umyciu auta zarzucić na auto mokre i spłukać. I to jest wszystko. I on ma siedzieć do 2-3 miesięcy. Testu trwałości nie będę sprawdzał. Takiej aplikacji również nie, bo dla mnie to jest marnotrawienie produktu z tego względu, że zejdzie szybciutko. Bardzo szybciutko. Ja osobiście chciałem Ci pokazać na sucho, jak wygląda aplikacja i tutaj cudów nie ma. Tutaj potrzebuję troszeczkę miłości. Potrzebuję na suchy lakier, ale szkli fajnie. Krople nie są jakieś super. Zapach nie jest mistrzowski, ale przyjemny. Jakiś taki cytrusy, świeży. Naprawdę bardzo fajnie. Kolejna rzecz. Produkt ulebia. Ulebia wodę. Uwielbia wodę. I tak właśnie widzę. Przy osuszaniu auta ten produkt jest bomba. Czy to plastik, czy to szyba. A i jeszcze jedna rzecz. Produkt jest na bazie kwarcu. Czyli może inaczej, ma zawartość kwarcu. Nawet nie wiem ile procent. Nie wiem, nie mam pojęcia, więc nie będę się tutaj... Jest napisane? Nie widzę. Tak czy tak, ma kwarc w sobie. I tu jest napisane, że do 2-3 miesięcy potrafi posiedzieć na aucie przy... oprysku tak zwanym i opłukaniu, więc całkiem nieźle. Ale moim zdaniem produkt jest fenomenalny, jeżeli chodzi o osuszanie. Rewelacja, naprawdę uwielbia wodę. Na mokry panel, czy nawet na mikrofibrę, zarzucając sobie ten produkt, rozcierasz, bomba. Płynnie, bez mazów i fenomenalnie moim zdaniem szkli. Naprawdę bardzo fajne szkiełko. To jest ten drugi produkt od Adama, o którym mówiłem, że bardzo mi się podoba. Ten mi się naprawdę bardzo podoba. Tak naprawdę w sumie to oprócz ceny nie widzę tutaj... A czy? No nie, no cena jest sroga. To jest 44 zł bodajże chyba za pół litra, więc na bogato. Oprócz ceny nie widzę minusów. Bardzo fajne szkiełko, nie przyciemnia niestety. Albo stety, no coś za coś. Wiadomo, jak to zawsze mówię, u mnie przyciemnienie idzie, nie idzie w parze z połyskiem. Tu tego przyciemnienia nie zobaczysz, ale za to szkiełko bardzo fajne. Krople nie są idealne, ale śliskość produktu jest też bardzo fajna po zarzuceniu. I tak naprawdę, znaczy na opartego, nawet nie na opartego. Jak chcesz, śmiało możesz też zarzucać na suchy lakier. To nie jest jakaś tragedia. On przy końcu, jak się kończy docierać, troszeczkę stawia opór. Potrafi wyciągnąć z mikrofibry, która była często używana, te drobne niteczki, tę mgiełkę. Więc tu może być problem. Na mokro już tego problemu nie ma. Także jeżeli chcesz sobie sprytnie osuszyć auto, z fajnym szkiełkiem i z zabezpieczeniem przynajmniej na miesiąc, ten produkt zdecydowanie się sprawdzi. Z mojej strony, naprawdę z mojej strony. Jak dla mnie produkt bardzo mi się spodobał. Dzięki Adam, że miałem przyjemność się nim pobawić. Ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!